Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś przygotuję kluski śląskie. Rozpoczynamy od składników. Gotowane ziemniaki, mąka ziemniaczana, masło, mleko oraz pieprz i sól. Do ugotowanych ziemniaków dodaję 20 g masła oraz 2 łyżki mleka. Ugniatam je na jednolitą masę. Tak przygotowane ziemniaki dzielę na 4 części. 1/4 masy ziemniaczanej odkładam. Dodaję mąkę ziemniaczaną oraz wyjętą część. Całość dokładnie mieszam, posypuję solą i pieprzem. Na blat sypię mąkę ziemniaczaną i rozpoczynam formować kluski śląskie. Posoloną wodę z dodatkiem oleju doprowadzam do wrzenia. Dodaję przygotowane kluski. Delikatnie je mieszam, by nie przywarły do dna. Zmniejszam moc kuchenki i czekam, aż kluski wypłyną na wierzch. To oznacza, że kluski śląskie są gotowe, więc wyciągam je na miskę. Kluski idealnie komponują się z potrawami mięsnymi. Ja zachęcam Cię ze swojej strony do zobaczenia przepisu na pieczeń wieprzową duszoną z cebulą. Życzę smacznego i do następnego gotowania.